Cześć, witam was bardzo serdecznie i nie, to nie będzie film o tym, jak oświetlić studio do YouTube'a z okna, dziennym światłem. Nagrywam, zaczynam nagrywać w ten sposób, żeby pokazać kontrast, kontrast pomiędzy tym, jak to wygląda teraz, a chociażby tym. Ja nazywam się Dawid Mazur i to będzie film o tym, jak aranżuję i oświetlam moją powierzchnię do nagrywania filmów. Ok, zacznę od kwestii sprzętowych, bo film jakby opiera się na sprzęcie, bo bez tego wszystkiego, bez tych wszystkich lamp light, które mam tu dookoła, nie byłoby takiego efektu. Ale sam sprzęt to jedno i to, jak świeci, to, że dobrze świeci. Ale w moim przypadku istotna jest też kwestia tego, jak się go obsługuje. Nagrywam swoje filmy sam, za kamerą w tym momencie nikt nie stoi. Dlatego najbardziej uciążliwą kwestią w takim przypadku jest to, żeby zmienić jakikolwiek parametr, którejkolwiek z tych lamp, musiałbym wstawać i robić to ręcznie. Potem zobaczyć, jak to wygląda w aparacie, albo zrzucić materiał na komputer. Powiem wam, jak rozwiązuję te, te kwestie i jak praktycznie mogę zrobić wszystko nie ruszając z tego miejsca. I myślę, że wielu osobom, które. Jak ja nagrywają same i ogarniają wszystko sami, to, to pomoże. Jedyna lampa, której nie mogę jakby zdalnie, zdalnie przestawić, jest to. Nic się nie stało. Jest to ta lampa tutaj. Jest to QuadraLight Video LED 1000 Bicolor. Lampa LEDowa, lampa wielkości, lampy studyjnej, będziecie ją mieć na przebitkach. To jest podobna lampa do tego, co możecie zobaczyć. Tutaj to jest akurat Video LED 600, czyli lampa słabsza. I nie ma też regulacji temperatury barwowej, więc no to jest lampa, którą już kilka lat temu kupiłem świetlałem nią swoje pierwsze kursy online dla fotografów. Bardzo podstawowa wersja i z małymi możliwościami, jeśli chodzi o zmianę, chociażby właśnie temperatury światła, można w niej regulować tylko moc. Natomiast już wideo LED 1000 bicolor ma też regulację temperatury. Jest to lampa mocniejsza, chociaż ja jej używam w tym momencie na bardzo niewielkiej mocy, bo nie potrzebuję tutaj aż takiego zapasu mocy. Umieszczona jest w softboxie 50 Hexa od Quadralight. Oczywiście mogłoby być to większe źródło światła, wtedy ten cienie powiedzmy byłyby takie delikatniejsze, byłyby bardziej miękkie, ale też chodzi mi o gabaryt, prawda? Ja mam metraż. I tak dosyć duży w porównaniu do niektórych ludzi, którzy nagrywają w bardzo małych przestrzeniach. Mimo wszystko ona stoi tutaj z tym softboxem cały czas, więc nie chcę mieć tu takiego, wiecie, ogromnego kolosa, jakieś tam typu jakaś para czy, czy coś w tym stylu, który by mi zajmował dużą część tego pomieszczenia. To spokojnie wystarcza do tego, żeby mieć w miarę miękkie światło, które, które nie daje jakichś super ostrych cieni przy nagrywaniu. Także to jest światło główne, umieszczone jest w ten sposób. Staram się kierować tak, żeby oświetlało mnie, niekoniecznie gdzieś tam obszar z tyłu i część stołu, jeśli nagrywam, też na przykład coś manualnego tutaj robię, czy będzie tu jakiś obiektyw, aparat i tak dalej. Myślę, że temat światła y, głównego mamy zamknięty. Wszystkie te lampy będziecie mieć. Y, Opisane na stronie Quadralight, a linki do tych, do tych lamp będziecie mieć w opisie tego filmu, także wszystko będziecie mogli sobie poprzeglądać. Ja od siebie dodam to, że wszystkie te lampy działają bardzo stabilnie pod kątem właśnie mocy, nie ma jakiegoś nie wiem, migotania i tak dalej, trzymają wszystkie temperatury kolorów, barwy, więc no pod tym względem, przy wideo, jest to dla mnie no, jedna z kluczowych kwestii. Przejdźmy sobie do kolejnych, do kolejnych lamp. A zanim sobie przejdziemy do kolejnych lamp, to może powiem Wam, dlaczego tak co chwila zerkam w tablet. Zerkam w tablet z tego względu, że na tym tablecie widzę sam siebie. Widzę to po prostu, co jest w wizjerze aparatu, co, jest, co nagrywa aparat w danym momencie. Bez tego byłoby mi ciężko ten kadr i ogólnie tą przestrzeń zaaranżować. A dzięki aplikacji od Sony mogę na tablecie z Androidem. Pewnie, z, pewnie na iPadzie też, też to działa bez problemu. Mogę widzieć to, co jest w kadrze i mogę zmieniać też parametry. Jeśli chcę na przykład zmienić ISO, a głównie tym parametrem operuję, czy balans Bieli na przykład, to bez problemu mogę to zrobić z poziomu tego tabletu. Dlatego też czasami zerkam już tak odruchowo na niego, bo przy ustawianiu powiedzmy tego setupu zawsze ten tablet jest tutaj gdzieś w pobliżu. Patrzę sobie, jak wygląda obraz przez, przez po prostu obiektyw. Bez tego, tak jak wspominałem na początku, musiałbym co chwilę podejść do tego aparatu, sprawdzić, a i tak w danym momencie nie widzę na nim siebie, więc musiałbym coś nagrać i dopiero kontrolować. Albo zgrywać materiał, co już w ogóle byłoby najdokładniejsze, ale zajmowałoby najwięcej czasu. Więc tablet służy mi tutaj do tego, aby mieć cały czas podgląd na to, co się dzieje przy zmienianiu, set przy zmienianiu setupu i i jest to bardzo wygodne narzędzie. I ta aplikacja wyjątkowo dobrze działa z moim e 1 łączy się bardzo szybko i, i działa to wszystko stabilnie. Także mega pomocne narzędzie. Przejdźmy teraz do tego, czym oświetlam całe jakby, całą resztę. Czyli te wszystkie lampy, które widzicie w tym momencie w kadrze, one normalnie nie są widoczne na filmie, bo wiadomo, że te lampy, które chcę umieścić w kadrze, czyli te powiedzmy to światło efektowe gdzieś tam, które się pojawia z tyłu, to powiedzmy, że zależy mi na tym, żeby były w kadrze, więc one są w kadrze, ale, ale jeśli chodzi o światło główne, czy to światło po prawej stronie, to światło wypełniające, czy to światło z góry kontrowe, które świeci mi tutaj na głowie, tam gdzie jeszcze mam trochę włosów yy, i, i odcina mnie trochę z tła, Normalnie tego światła, tych trzech lamp, czyli tej, tej i tej górnej, nie byłoby w kadrze. Zależałoby mi na takim, powiedzmy, wycinku tego kadru, powiedzmy o coś w tym stylu. Ewentualnie, jeśli nie chciałbym mieć tych lamp bocznych, to zostałby kadr tylko taki, powiedzmy, środkowy, ten wycinek środkowy. Nagrywam teraz 16 mm, więc to jest obiektyw, który bierze bardzo szeroko tutaj, szeroki kadr, specjalnie po to, żebyście wiedzieli, jak cała ta aranżacja wygląda. Ja lubię bokę, więc dla mnie taki obiektyw jak 35 a 50 to już idealnie, jeśli chodzi o nagrywanie wideo. Tył się fajnie rozmywa, nie widać żadnego ewentualnie bałaganu, który jest na biurku. Dzisiaj akurat posprzątałem, ale często nagrywam tak, że tam z tyłu coś na tym biurku jest, bo jest to moje miejsce pracy. Ale po kolei, zacznijmy sobie od tego, co to w ogóle są za lampy i czy te wszystkie lampy są identyczne. Bo perspektywa może być trochę myląca ta lampa która jest tutaj na samym przodzie i te dwie lampy za mną na samym końcu są to tuby ledowe QLTP to P na końcu jest oznaczeniem słowa pixel czyli jest to najnowsza seria tubych quadralight chodzi o to, że mają jeszcze dodatkowe efekty w postaci takich przelatujących przelatujących kolorów, prawda, jakieś tęcze, fajne rzeczy do malowania światłem na przykład. A teraz omówmy sobie po kolei te lampy. Wszystkie te tuby są to tuby ledowe QLTP. Różnią się jedynie wielkością. Te dwie tuby, które są tu jakby po środku, ta i ta, są to tuby QLT 125. Tak myślę, szukam w pamięci tych nazw, symboli, bo akurat nie skupiam się tak bardzo na tym, ja mam średnia, długa i krótka tuba. Te tuby, które są na końcu, to są takie same tuby jak ta tutaj do światła wypełniającego i to też jest QLTP 65. I ta tuba nade mną, malutka, ale wystarczająca do zrobienia właśnie tego takiego kontrowego światła na głowie, na włosach, to jest QLT p 28 Czy wszystkie te tuby są niezbędne w, taki, w takim setupie? W takim jak tutaj akurat powiedzmy, że tak, ale ten setup nie musi tak wyglądać. Możemy oświetlić sobie całą przestrzeń tylko jednym światłem, powiedzmy tym, które jest za monitorem, a za monitorem LTP65, zapomniałem dodać, bo tam też jest tuba, która robi tą, e, tą taką fioletową poświatę za monitorami i moją głową. Więc tak naprawdę mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tub ledowych. Nie jest konieczne, oczywiście, żeby aż tyle używać, prawda? Możemy też. Wy inne lampy z serii Quadra Light. Tutaj mam na przykład lampę, która nada się spokojnie jako światło główne. Jest to TA LED 450. Musiałem podglądać model, bo nie pamiętam tych wszystkich modeli. Jest to lampa zasilana przez NPF-y, czyli takie popularne baterie, których używają często filmowcy albo których używa się po prostu w jakichś lampach led -owych. Działa sobie na, na tych. Bateriach i to jest, to jest jakby najniższa moc tej lampy, dlatego ta lampa, no myślę, że jako światło główne mogłaby się przydać, chociaż jest trochę za mocna. Trzeba by ją czymś jeszcze ograniczyć. Tak jak na moje warunki w tym momencie, to ona byłaby trochę za mocna, ale. Taką lampę można tak naprawdę czymś przysłonić, już mamy jej części, może być jako światło wypełniające. Jest na baterie, tak jak wszystkie te tuby LEDowe, które też działają mobilnie, działają na bateriach, więc to są zalety dzisiaj tych wszystkich lamp, których, których używam. To odłożymy sobie na razie na bok, bo dziś skupiamy się na, na tubach LEDowych, więc mamy wymienione te wszystkie tuby. I teraz, dlaczego akurat ten system, dlaczego system Quadralight do oświetlania studia i dlaczego można powiedzieć, tak drogie lampy, bo y, ceny tych lamp nie, nie należą do najniższych, nie są to powiedzmy tanie Chin, Chińczyki, tylko lampy, które naprawdę trzymają parametry i, i są solidne i można je spokojnie też wykorzystywać do sesji zdjęciowych, tak naprawdę one mają do tego zastosowanie, y, ale dla mnie główną zaletą tego całego systemu, którego tutaj używam, oprócz tej lampy VideoLED 1000 Bicolor, jest to, że Wszystkie te lampy mogę sobie yy, przestawiać, mogę zmieniać ich parametry, mogę zmieniać ustawienia, będąc tutaj i mając tylko telefon z zainstalowaną aplikacją Quadralight. I pokażę Wam teraz, jak to działa. Tak wygląda po otwarciu aplikacja, okno aplikacji Quadralight do kontrolowania oświetlenia. I tak lampy, akurat w moim przypadku, podzielone są tak, że to tutaj jest lampa w grupie 0. Cztery lampy pionowe za mną to jest grupa pierwsza. Lampa nade mną ta mała QLT28 to jest grupa druga. A lampa za monitorami jest to grupa czwarta. Więc wybieramy sobie po prostu grupę, która nam odpowiada. Zacznijmy może od tego, że wyłączymy światło wypełniające. Zobaczymy jaki efekt ono daje. To co musimy zrobić, to po prostu przesunąć suwak power na zero. Teraz już nie mamy włączonego światła wypełniającego, które jest w grupie 0 i możemy go sobie włączyć. Możemy zmienić moc. Cały czas zerkam sobie na tablet i patrzę, czy go nie mam za dużo, czy go nie mam za mało. Ustawiam tak, żeby po prostu było w sam raz. Przejdźmy sobie, wyłączmy to światło wypełniające. Przejdźmy sobie do grupy, może najpierw do grupy drugiej, czyli ta lampa, która jest nade mną. Zobaczymy, albo nie. Najpierw wyłączmy to, co jest za monitorem. Wyłączyliśmy to, co jest za monitorem w grupie czwartej. Przejdźmy sobie do grupy pierwszej. Ok, wyłączmy grupę pierwszą. Ok, był mały problem. Okazało się, że jedna z lamp nie ma przypisanej grupy yy. i musimy podejść i zrobić to po prostu manualnie. Ale teraz już możemy sobie wyłączyć całą grupę pierwszą. Zostaliśmy w tym momencie tylko ze światłem górnym i ze światłem głównym. Yy. Ja podejdę sobie teraz do. Światła głównego i go wyłączę. I zobaczycie wtedy, jaki efekt daje tak uruchomione solo to światło główne. No dobra, mamy efekt, jaki daje światło główne. Przepraszam, światło górne. No i ten efekt jest widoczny. Ale bez światła głównego, no jakby jest to dosyć mroczne. Wygląda trochę jak wywiady z osobami, które nie chcą pokazywać twarzy. Autofokus raczej teraz nie widzi mojej twarzy, więc może złapać gdziekolwiek. Jak widzicie, to światło daje właśnie taką kontrę na głowie, na ramionach, i dzięki temu troszeczkę odcinam się po prostu od tła. Bo jeśli nie byłoby niczego za mną jeśli byłaby to tylko czarna ściana to wtedy z tego tła, no, zlałbym się z tym tłem, jeśli byłoby to tylko światło z przodu. Dlatego każda z tych, każda z tych lamp ma, ma znaczenie i każda coś tutaj robi. Nie jest to tak, żeby tylko upchać tych lamp jak najwięcej, ale chodziło o to, żeby każda dawała jakiś efekt i jakiś. Jakąś wartość dodaną, żeby miała do tego kadru, który powstaje. Ok, ja wracam, zaświecić światło główne. No może za chwilę, może jeszcze spróbujmy dołożyć światło za monitorem. Uwaga, mamy białe, a dołóżmy sobie za monitorem, tak jak przedtem, różowe, takie bardziej fioletowe. O, coś w ten deseń. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o to światło w tle. Widzicie, jeśli byłoby to światło w tle. Kolorowe, nie byłoby tego z góry, to też trochę odcinałbym się od tła, ale jak możecie zobaczyć, jak wy, jeśli wyłączę teraz to światło górne, to są praktycznie same kontury. Nie widać już żadnej postaci, a w ten sposób jest zrzucane trochę światła, zarówno tutaj na moje ręce, na ramiona, jak i na głowę, na włosy. Dobra, skoro już siedzimy bez tego światła głównego, to włączmy jeszcze. Lampy te w grupie pierwszej. Widzicie? Zaczyna się pojawiać kontra po bokach. Kontra na całej mojej postaci. Zaczynają się przede wszystkim pojawiać odbicia tutaj na stole, bo akurat jest to szeroki obiektyw, więc odbicia pojawiają się na blacie, na tych lampach, które tutaj sobie leżą. Jeśli byśmy zrobili, jeśli zwiększylibyśmy znacznie moc tych lamp, no to widzimy, że, że w tym momencie świecą one już. Na swojej maksymalnej mocy. Możemy zmienić kolor tego światła. Jest to dosyć mocna kontra już wtedy, dlatego aż na tak mocnych barwach mi nie zależy. Możemy przejść w tej grupie pierwszej do palety HSI, czyli, yy, czyli takie koło kolorów, gdzie możemy wybrać sobie kolor tej całej grupy. Yy, ta jedna lampa mi się spóźnia, chyba rzeczywiście coś tam ustawiłem nie tak. Albo może być też tak, że jest dosyć duże zagęszczenie tych lamp na jednym metrze kwadratowym. Nie wiem. Wszystko dzieje się na żywo, także ciężko mi powiedzieć. Zostawmy sobie na przykład taki powiedzmy cyjanowy kolor i na jakieś 30%. Dodaję sobie teraz do tego moje światło wypełniające, czyli grupę 0. Przechodzę w CCT, uruchamiam sobie światło wypełniające. Ok. Myślę, że coś takiego. No i teraz muszę wstać, żeby manualnie włączyć światło główne. No i teraz mamy już taki zestaw uruchomiony, jak startowo Wam pokazałem. Cały czas korzystałem praktycznie z aplikacji siedząc tutaj. Jeśli nic się nie dzieje, takiego powiedzmy niespodziewanego czyli zapomniałem wcześniej włączyć jakąś lampę do danej grupy, to spokojnie mogę to wszystko kontrolować stąd i to jest jakby ogromna zaleta tego systemu, że mogę sobie tą pracę usprawnić zarówno tym tabletem, na którym widzę obraz przez mojego Sony ZV-E1, który mnie nagrywa, jak i przez to, że mam tą aplikację i telefon gdzieś sobie trzymam z boku przy okazji nagrywania, co chwilę coś zmienię, mogę sobie spokojnie gadać do kamery i to jest jakby ogromna zaleta i główna zaleta tego systemu Quadral, którego używam. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Jeśli chodzi o to, co można by dodać, to ja bardzo lubię takie ambientowe oświetlenie, takie namacalne. Więc, żeby oświetlenie było namacalne, można dodać na przykład trochę dymu z dymiarki, tak jak na przykład dodałem tego dymu tutaj. To oświetlenie jest aż takie gęste, bo jest trochę gęsto od dymu. Także co kto lubi, można sobie urozmaicić kadr w ten sposób. A ja w tym momencie chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak wygląda ten jakby finalny obrazek, czyli nie przez obiektyw 16 mm. Chociaż tak sobie patrzę na ten kadr, to nie jest to wcale najgorszy obiektyw do nagrywania, do nagrywania filmów. Takiej powiedzmy gadającej głowy, jak to wygląda teraz. Bo na przykład mogę tutaj dużo zrobić i pokazać, prawda? Jeśli byłaby to jakaś recenzja, to wiadomo, kadr jest zniekształcony, ale, ale można by tutaj mm, sporo pokazać. Nie ma problemu z tym, że coś jest nieostre bo przy takiej ogniskowej, to spokojnie mieści się to, mieści się to w granicach, jakby powiedzmy, uży, użyteczności ta ostrość. Także przejdźmy sobie teraz do materiału, który pokazuje ten sam kadr, ale obiektywem 35 mm. No, i trochę się pozmieniało. Jest dużo węższy ten kadr, bo jednak różnica między 16 a 35 mm jest spora. Ustawiłem ten kadr tak, może nie idealnie prosto, bo widzę, że jest jakaś dysproporcja lekka, ale ustawiłem go tak, żeby zostawić sobie już tylko te lampy, które chciałbym mieć w kadrze czyli te cztery pionowe lampy, te neony gdzieś tam z tyłu i to światło za monitorem. Tam jest jeszcze widoczny mikrofon, który jest u mnie na biurku, także nie przeszkadza mi to też, na niego pada fajna kontra i, i jest to jakby element całej tej powiedzmy aranżacji, którego też używam, ale z kolei gdy nagrywam coś przy komputerze na powiedzmy na OBS-ie, te neony wiszą sobie na takiej sklepowej kratownicy. Są takie w sklepach kraty, na których, nie wiem, wiszą buty na różnych wieszakach, czy jakieś tam inne, inne rzeczy, akcesoria. Kupiłem dwie takie kratownice, pomalowałem na czarno, przytwierdziłem do ściany i na tym umieszczam sobie, powiedzmy, te neony, czy te tuby dwie średnie z tyłu są umieszczone też na tej kratownicy i jest ona raz, że użyteczna, a dwa, że powiedzmy jest to jakiś tam Przyjmijmy element dekoracyjny. Przepraszam, że ja tak zerkam co chwila w ten, yy, w ten tablet, ale jakby dzisiaj jest on nie tylko narzędziem do tego, żeby ustawić ten kadr i to oświetlenie, ale też jest yy, jakby elementem tego filmu i jakoś tak cały czas oko mi ucieka. Normalnie nagrywając filmy, staram się patrzeć cały czas w kamerę i ustawić ten setup raz i już go nie przestawiać. Jesteśmy na 35. Zmieńmy trochę, yy, trochę klimat. Ustawmy sobie tylko białe światło. Widzimy też to światło górne, jest poza kadrem. Ono praktycznie zawsze jest poza kadrem, bo nie zależy mi na tym, żeby ktoś widział tę poprzeczkę statywu. A właśnie, jeśli chodzi o takie umieszczanie gdzieś tam nad sobą oświetlenia. To polecam do tego statywy od Quadralite Sea Stand. Ja kiedyś wrzucałem taki krótki filmik gdzieś zajawkowy na Stories. Tutaj, jeszcze na przebitkach, pokażę Wam te statywy, bo są to naprawdę mega solidne narzędzia do pracy. Takie bardzo, powiedzmy, studyjne, do fotografii jakiejś produktowej, czy tam, powiedzmy, modowej, no nie wiem, jakiejś takiej typowo stacjonarnej, bo jeśli chodzi o ich mobilność, no to są to po prostu. Dosyć ciężkie statywy i takie no. Te nogi są takie dosyć szeroko rozstawiane, więc, więc nie jest to narzędzie, z którym chciałbym, nie wiem, iść w plener bez asystenta, ale świetnie nadają się właśnie do takich rzeczy jak tutaj, gdy chcę coś umieścić nad sobą, a, a nie chcę, żeby to było widoczne. Teraz pokażę Wam jeszcze kadr z f1.4, Tu mieliśmy sony 35.1.8, teraz pokażę Wam kadr z f1.4, czyli będzie już dosyć wąsko, jak na powiedzmy możliwości, jakie tutaj mam, czyli odejście od aparatem jak najdalej. W tym momencie Aparat z 35 ma jeszcze jakieś 1,5 metra do ściany. Więc 50 z tego miejsca będzie już dosyć ciasno. Ale zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No. Już naprawdę zrobiło się wąsko, zrobiło się blisko, także możecie mnie już widzieć, jakby nie w wycinku kadru, tylko zajmuję już znaczną jego część. Aparat już jest praktycznie przy samej ścianie, więc możecie mniej więcej widzieć skalę tego, jak ta 50 się sprawuje, akurat tu w moim przypadku. Tak jak mówiłem, plusem jest to, że przy 50 już fajnie rozmywa się tło. Jeśli na przykład chcielibyśmy zawiesić w tym momencie jakieś. Żarówki LEDowe, prawda? Jakieś drobne, takie typu Fairy Lights. To używając jakiegoś ciekawego obiektywu, przybliżając go jeszcze trochę i nagrywając praktycznie samą postać, można by złapać jakieś fajne boke, i tak naprawdę możliwości jest bardzo wiele. Dla mnie, to co najważniejsze, to o czym Wam wspominałem, to przede wszystkim możliwość korzystania z aplikacji Quadralight i zmieniania wszystkich tych parametrów zdalnie, siedząc sobie tutaj przy stole i to. Że mogę całe dzięki aplikacji od sony widzieć to, co nagrywa aparat i jak to wygląda. I co skorygować, i to, że na przykład teraz moje czoło się błyszczy i powinienem zawołać puder na plan, ale nie mam makijażu. Tak czy inaczej, opowiedziałem Wam mniej więcej o tym, jak świecę czym świecę i jak ustawiam setup oświetleniowy. Oczywiście to, że te lampy stoją w tym momencie tak, to nie znaczy, że tak jest zawsze. Te lampy można ustawić w różnej konfiguracji, można wykorzystać tą moją kratę spożywczą, żeby, żeby umieścić je pod kątem, nie wiem, jak ktoś chce sobie zrobić tam, powiedzmy, znaczek haszla, to też by się dało z takich czterech lamp, czyli tylko nie wiem, czy jakby przerost tej formy nad treścią byłby odrobinę zbyt duży. A to, co chciałbym pokazać Wam teraz, to całkowicie inny setup oświetleniowy. Setup oświetleniowy wymagający jednej lampy i skupiający się na jednej lampie. Jest to nowość od Quadra Light i nowość, której nie mogłem sobie nie sprawić, bo jakby widzę ogromny potencjał w tej lampie. Na coś takiego właściwie czekałem, odkąd zacząłem błyskać przy użyciu modyfikatorów z GOBO, które dawały mi taki, wiecie, ten, ten kolis, kolisty, to nie jest kolisty kształt, bo to jest po prostu okrąg wycięty jakby ze, ze, ze światła. Pokażę Wam to na przebitkach, bo tak będzie najprościej. W tym momencie widzicie moje zdjęcia wykonane właśnie przy użyciu nakładki na lampę z GOBO, GOBO od Magmoda, która po zastosowaniu odpowiedniej blaszki, tutaj akurat taka blaszka GOBO z kółkiem wyciętym daje właśnie taki Efekt takiego reflektora teatralnego, powiedzmy. Ale to wszystko było przy błysku, a teraz lampa SVL800S od Quadralight pozwala korzystać z takiego efektu przy świetle ciągłym, przy świetle mocnym, bo ma 80 W i przede wszystkim mobilnie, bo przy zastosowaniu odpowiedniego źródła zasilania albo sieciowego, albo przy użyciu baterii. Możemy zabrać ją i działać mobilnie na sesji, powiedzmy. Także zerknęliście już na zdjęcia, a w tym momencie ja już zapraszam Was na setup z SVL 800S. Dobry wieczór Państwu. Słuchajcie, jeśli chcecie się poczuć jak na scenie w blasku reflektorów. Właściwie tego jednego reflektora, który daje po oczach, a jest teraz na najmniejszej mocy, to, to jest to rozwiązanie. Słuchajcie, to jest właśnie to teatralne oświetlenie takim okrągłym reflektorem, tym snutem z lampy SVL800S. Stoję tu po prostu. I aż mi dziwnie, bo dziwnie to wygląda na tym ekranie, zobaczę potem już w materiale, ale tak to wygląda. Możemy sobie wymieniać tam różne powiedzmy te, te Gobo blaszki, żeby na przykład zrobić sobie efekt na przykład takich kropek. Nie wiem komu to potrzebne na pewno nie do takiego oświetlenia typowo, prawda, jeśli chciałbym sam siebie oświetlić. Bardziej to przydaje się do oświetlenia w ciekawy sposób tła. O, to już jest mega zastosowanie. Także ja sukcesywnie będę wykorzystywał tą lampę i będę zdawał wam relację jak się ona sprawuje. A ja tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, że ten film w jakiś sposób się wam przyda, że coś wam rozjaśni i w czymś pomoże. Jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, możecie komentować. Oczywiście, jeśli macie jakieś problemy z oświetleniem, powiedzmy tej swojej własnej przestrzeni do nagrywania, albo chcecie o coś zapytać konkretnie odnośnie filmu, śmiało pytajcie w komentarzach, postaram się wszystkim odpowiedzieć. A teraz trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.